Cześć, tutaj Noemi i dzisiaj przychodzę z bardzo, bardzo prostym, jak i równie efektownym zdobieniem, jakim jest cat eye. Ja wykonałam sobie takie szaro-zielone, ale można tak naprawdę bardzo te kolory ze sobą mieszać, łączyć i uzyskać naprawdę super efekt. Ja jestem samoukiem, nigdy nie uczyłam się wykonywać paznokci. Jest to mój pierwszy raz, jeżeli chodzi o cat eye. Także dzisiaj pokażę Wam aż 3 sposoby. I powiem szczerze, że dopóki ich nie wykonałam, to nie przekonałam się do tego, jak proste to jest zdobienie, jak bardzo elegancko i ładnie wygląda. I uwierzcie mi, że naprawdę są one banalne, więc o to nie musicie się martwić. Dziś pokażę Wam całą serię lakierów Cat Eye od Elysium. Jest ich naprawdę bardzo dużo, pięknie się mienią w różne brokatowe kolory. Wyglądają naprawdę bardzo kosmicznie, więc na nich na pewno można różne wzorki jeszcze dodatkowo zrobić. Kolorów jest aż 14, więc naprawdę wybór jest bardzo duży. Teraz pokażę, co będzie Wam potrzebne do wykonania takiego wzoru. Na pewno jest to top coat, mały cieniutki pędzelek, magnes, bez którego nie jesteśmy w stanie wykonać cat eye, radełko, którym podsuniemy skórki i oczywiście nasze ulubione kolory. Lakierów typu cat eye oczywiście. Na początku pokażę Wam wszystkie kolory danej serii i przybliżę na wzornikach, jak nakładać te kolory, jak je ze sobą mieszać. Pokażę Wam 3 różne sposoby, na które można wykonać cat eye. Pierwszym sposobem jest oczywiście tradycyjna metoda. Wystarczy, że nałożycie 2 warstwy tego samego lakieru i efekt zacznie się pogłębiać. Ale nie na każdym kolorze dobrze to wygląda. Moim ulubionym odcieniem z tej serii jest kolor 119. To taka gwiezdna szarość, którą można dosłownie na każdy odcień nałożyć. Teraz przedstawię drugi sposób na wykonanie paznokci. Najpierw nakładamy na paznokieć czarny odcień, a następnie 2 warstwy bądź 1 warstwę naszego ulubionego odcienia. Ja w tym przypadku użyłam piękny złoty kolor. Wystarczy nałożyć 1 warstwę i już wygląda niesamowicie, ale przy 2 warstwach odcień się pogłębi. Pamiętajcie, że nie musicie używać tego magnesu tak jak ja. Oprócz czarnego lakieru możecie również nałożyć biały. Kolejnym sposobem jest nałożenie jakiegokolwiek lakieru, który nie jest cat eye, zwykłej hybrydy i na nią nakładamy 1 bądź 2 warstwy lakieru cat eye. W tym przypadku używam lakieru, który da niebieski błysk, a sam ma w sobie taki szarawo-zielonkawy kolor. Ten efekt wygląda naprawdę zadowalająco. Dodatkowo powiem, że jasne kolory najlepiej wyglądają na ciemnych lakierach, a ciemne odcienie wyglądają dobrze, na przykład nałożone na biały lakier. Bardzo podoba mi się ten granatowy odcień. On strasznie wydobywa wtedy tą kreskę. I tak jak mówię, możecie tych pasków zrobić więcej, możecie je robić w różnych kształtach. Tak naprawdę to wraz z doświadczeniem będziecie robić coraz lepsze. Teraz, jeżeli jesteście ciekawi, jak wykonuję swoje paznokcie, to w tym bardzo szybkim poradniku pokażę, jak to zrobić. Ja bardzo wiele czasu poświęcam na przygotowanie moich paznokci. Ja mam paznokcie przedłużone flexi-żelem, drewnianym radełkiem podpycham maksymalnie skórki do końca, jakieś resztki wycinam frezarką, a na końcu jeszcze je bardzo mocno podpycham. Na sam wierzch nakładam zwykły czarny hybrydowy lakier. Podjeżdżam nim bardzo mocno pod skórki. Nie śpieszę się, robię to bardzo dokładnie. Jeżeli nie radzicie sobie takim grubym pędzelkiem, żeby zrobić to dokładnie, to nie martwcie się, wystarczy wziąć taki mały pędzelek i dojechać nim powoli pod skórki. Jest to krok, który naprawdę warto na nim poświęcić trochę czasu, ponieważ wtedy paznokcie wyglądają naprawdę genialnie. Jeżeli zaś lakierem wyjedziecie za skórki, to warto jak najszybciej usunąć go jakimś radełkiem czy paznokciem, odsunąć, żeby to Wam się nie utrwaliło, bo wtedy paznokcie wyglądają bardzo nieestetycznie. Jeżeli chcecie robić to dokładnie, to po prostu utwardzajcie każdy paznokieć po kolei, a nie wszystkie naraz. Ja oczywiście mam przedłużone paznokcie, ale jeżeli będzie to Wasza naturalna płytka, to nie zapomnijcie nałożyć bazy i jeszcze wcześniej oczywiście odtłuścić Waszą płytkę paznokciową. Teraz nakładam mój ulubiony szary kolor w odcieniu 119 i jego pierwszą warstwę też bardzo dokładnie nakładam pod skórki. Pamiętajcie, że czarny lakier mamy już utwardzony 60 sekund, a po nałożeniu szarości przykładam do niej magnes, zanim włożę ją pod lampę. Jeżeli włożycie paznokieć przed użyciem magnesu do lampy, to pamiętajcie, że on już po utwardzeniu, ten magnes nie będzie na to działał. Jak widać, po nałożeniu pierwszej warstwy paznokieć wydaje się wręcz czarny, a na nim jest szara kreska. Ale jeżeli będziemy chcieli pogłębić ten efekt, to świetnie nałożyć z drugą warstwę, zrobić to samo w tej samej kolejności i dopiero wtedy utwardzić. Ja nie chciałam robić czarnych paznokci, bo wydaje mi się to taki smutny dosyć kolor na lato. Chciałam go nieco ożywić, więc nałożyłam drugą warstwę tej samej szarości. Przyłożyłam magnes, a potem włożyłam do lampy na 2 minutki. Teraz po utwardzeniu wszystkiego na samym wierzchu maluję top. Wkładam go do lampy na 2 minutki. Jak widzicie, nie jest w tym nic trudnego. I to samo robię na wszystkich paznokciach u obydwu rąk. Teraz osobno pokażę, jak wykonam kolejny kolor, jakim jest taka bardzo mocna zieleń butelkowa.
Jest to jeden z najładniejszych kolorów w tej całej serii. Z bliska będziecie lepiej widzieć, jak to robię, więc mam nadzieję, że dla początkujących ten filmik będzie bardzo, bardzo przydatny. Najpierw nakładam obficie na paznokieć lakier o numerze 093. Jak widzicie, robię to powoli i bardzo dokładnie. Podsuwam pod skórki tyle, ile się da. Jeżeli boję się, że już wyjadę, no to wtedy biorę taki cienki mały pędzelek i bardzo dokładnie podpycham sobie lakier pod skórki. Jakby w takim zoomie przy moim aparacie, kiedy widzicie to z bardzo, bardzo z bliska, to na pewno nie wygląda to jakoś perfekcyjnie i świetnie, ale zobaczycie na samym końcu filmu, że jak już nawilżę skórki i zrobię to wszystko dokładnie, to skórki trochę odpadną na lakier i zakryją te jakieś niedociągnięcia, no to wtedy będzie to wyglądało naprawdę bardzo dobrze. Przykładam magnes, potem wszystko wkładam do lampy na 2 minutki i tak robię z każdą warstwą, tak jak we wcześniejszym poradniku. Pamiętamy o tym, że lakiery hybrydowe absorbują wodę, więc skórka dookoła się wysusza i będą te skórki brzydkie i białe, więc nie zapominamy o tym, żeby nawilżyć, w szczególności taki olejek jest najbardziej pomocny, nawilżamy skórki dookoła paznokci, wtedy paznokcie przez długi czas pięknie się prezentują. No i efekt właściwie jest gotowy, jeszcze tu Wam pokażę w takim dobrym świetle przy oknie, jak to rzeczywiście wygląda w takim realnym świetle. Paznokcie mienią się niesamowicie. Moim zdaniem jest to jeden z najbardziej atrakcyjnych zdobień paznokci. Pamiętajcie, że wszystkie linki do produktów, które używam, znajdziecie w opisie pod filmikiem. Jeżeli film był przydatny i chcecie więcej takich poradników paznokciowych, to zostawcie łapkę w górę i komentarz, żeby mnie wesprzeć, a na pewno się pojawią. Ja dziękuję za oglądanie i żegnam się w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Pa!